Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2022. W dzisiejszym odcinku zakończenie sezonu. Zanim zaczniemy, oczywiście zapraszam jak zwykle do stawienia subika nowe osoby, zapraszam do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków ze Ski Jumping 2021. No i tak to bywa. Kolejny sezon dobiega końca. Jak to wygląda w wynikach? W ogóle Puchar Świata, oj, będzie walka w Planicy z Ryoyu Kobayashim. Na pewno będzie tutaj walka o pierwsze miejsce, nie wiem czy się uda. Puchar kontynentalny 200 przewagi, ale zrobimy sobie ostatni skrót jeszcze w tym sezonie. Turniej 4 skoczni, pierwsze miejsce Norer niestety, miejsce trzecie dopiero. Idziemy sobie od razu ze skrótem kontynentalnym Garmisch-Partenkirchen 125. No i pierwszy skok w dzisiejszym odcinku, mamy niestety wiatr w plecy, odepchnięcie od belki 97%. Zobaczmy jaki będzie ten skok, miejmy nadzieję, że dobry. Jakieś rekordziki jeszcze może na koniec sezonu byłoby dobrze, ale liczę na tą planicę. Mam nadzieję, że w planicy będzie grubo. No i tutaj ładny skok w kwalifikacjach. Jaka to była odległość? Odległość to 150 metrów. Pierwsze miejsce po kwalifikacjach. No i druga seria. Teraz już mamy wiatr pod narty, także są warunki do bicia tych rekordów. Chociaż nie wiem, czy on jest taki mocny, ale zawsze warto spróbować się dobrze wybić. No o kurczę, idealne wyjście z progu? Nie wierzę. To się rzadko zdarza. Wow, będzie rekord skoczni. Jezus, jak daleko. 161,5 metra. Także koniec sezonu zapowiada się naprawdę spoko. No jak rekord, to zobaczymy sobie jedną powtóreczkę. 161,5 metra. To już praktycznie tam na płaskie wylądował. Zobaczmy jeszcze ten skok. Naprawdę, spójrzcie jak daleko. Nieprawdopodobne skoki. No i wiadomo, pierwsze miejsce po pierwszej serii. Finałowy skok w tym konkursie, wiatr znowu jest pod narty. Jeżeli będzie idealne wyjście z progu, znowu jest okazja, żeby ten rekord skoczni jeszcze wyśrubować. Zobaczmy. No było dobre bardzo wyjście z progu. Jest tak, że wiatr mocny, czuć to właśnie w locie. I czy będzie jeszcze jeden rekord skoczni? Było bardzo naprawdę blisko, ale to nie był rekord. Wyrównany może maksymalnie. 161 metrów. No i pierwsze miejsce w tych zawodach, oczywiście zobaczmy sobie tutaj podium Barta i gry, jak to wygląda. Warunki naprawdę ciężkie, mgła, śnieg, wiatr mocny, dobrze, że chociaż pod narty. No i pierwsze miejsce w kontynentalnym ze sporą przewagą. Pierwsza nagroda w tym odcinku, czy na koniec będzie jakaś dobra pula? Miejmy taką nadzieję. 4 diamenciki tylko. Raczej wątpię, żebym trafił, ale zobaczmy. Z prawej strony, o! Kurczę, widzicie, trafiłem jednak. Lecimy dalej ze skrótem. Tak wyjątkowo tutaj się na chwilę zatrzymamy. Spójrzcie, co się wydarzyło teraz tutaj w Garmisch-Partenkirchen. Mamy całe żółte latarnie, czyli jakiś błąd tutaj się wdał. No tak to raczej nie powinno wyglądać. Skocznia oczywiście bardzo ładna, ale tutaj mamy błąd. Nie wiem, czy to tylko jednorazowo taki błąd. No chyba jednorazowo, wcześniej czegoś takiego nie miałem, czy teraz tak... No jest tak dalej. Dobra, jajca, jajca, jajcami. Ale skaczemy, czy dalej będą? Cały czas będą, całe zawody. Tutaj sobie oczywiście pominiemy tego zawodnika. No i lecimy z pierwszym skokiem. Delikatny wiatr pod narty. Wyjście, znaczy odepchnięcie od belki 91%. I uwaga. No wyjście z progu mogło być lepsze oczywiście, ale będzie dobry skok kwalifikacyjny. Tych, czy jeszcze będzie tu jakiś rekord? Zobaczymy. Jaka była odległość tego skoku? 151 metrów. Pierwsze miejsce po kwalifikacjach i trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Pierwsza seria, naprawdę są warunki do bicia rekordów. Dużo zależy tutaj od wyjścia z progu teraz. Jeżeli będzie dobre, to jest jakaś tam szansa. Jest dobre wyjście z progu, troszkę mnie zachwiało po wybiciu, ale... zapowiada się dobry, daleki, rekordowy skok, 163 metry. Ja się, widzowie, nie spodziewałem, że tu jeszcze jestem w stanie tak daleko skoczyć. Naprawdę tutaj już rekord jest wyśmienity. Miejmy nadzieję, że w planicy też jakiś będzie rekord, że będą te warunki, że będzie ten wiatr pod narty. Spójrzcie jak daleko. A jeszcze tu się da dalej skoczyć, jeżeli był ten 50 level, wszystko na maksa. Pierwsze miejsce u pierwszej serii oczywiście. No i finałowy skok, tym razem wiatru pod narty już nie ma takiego dobrego, także na pewno nie będzie rekordu, ale... oddajmy po prostu dobry skok na koniec tego pucharu kontynentalnego. O, ale dobry. Na koniec pucharu kontynentalnego za punkt HS. I wygrywamy tym skokiem cały puchar kontynentalny w Ski Jumping 2022. Nie, 152,5 metra.
I kończymy na tym kolejny sezon Pucharu Kontynentalnego. Jeszcze przed nami koniec Pucharu Świata. Zobaczmy sobie wyniki. Pierwsze miejsce, przewaga bardzo duża, 117,8. Podium z zepsutymi latarniami tutaj w tle. Jakub Wolny drugi, także też spoko. No i wyniki całego Kontynentalnego. Wspaniale to wygląda. Trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Równe 2000 punktów. No to dobrze to wyliczone. No i lecimy zaraz z Pucharem Świata. A no tak, jeszcze podium tutaj całego Kontynentalnego możemy zobaczyć. Naprawdę bardzo spoko. Kolejna nagroda w dzisiejszym odcineczku. Jeszcze mam nadzieję, że tych diamentów jak najwięcej tutaj wpadnie. Zobacz, o tak, takie pule to ja lubię. Wezmę sobie może środkową, tak a propos to zaraz level wpadnie. No i średnio, mogło być lepiej. Ale 12 diamentów, nie ma co narzekać. No i nie wiem, czy iść jeszcze na trening, mogę na tą planicę iść? Mogę. Dobra, to zrobimy sobie dwa skoki treningowe na planicy, żeby tutaj się troszkę wczuć. Skorzystamy oczywiście sobie z tej opcji nowej. A potem już lecimy na zawody. Może te treningi coś dadzą, bo wiecie, troszkę sobie tutaj obczaję, w którym miejscu się wybić. Zobaczymy. Dobra, pierwszy skok treningowy, ale ładna pogoda. Mam nadzieję, że taka będzie również na koniec Pucharu Świata. Jest wiatr pod narty, zobaczmy ten trening. 91% odepchnięcie od belki. No i planica. Słowenia. Pierwszy skok treningowy. No za wczesne wyjście z progu. Tutaj została... Jak wysoko. Tutaj została poprawka jakaś zrobiona chyba z tym wyjściem z progu, bo teraz jakby idealnie na tym środku się trzeba wybić. No dobra, 251,5 metra to jest oczywiście bardzo dobry skok. Drugi skok, zobaczmy tutaj jeszcze raz to wyjście z progu, żeby to dobrze było w zawodach. Wiecie, jak chce się tak idealnie wybić z progu, to czasem wychodzi, że jest, o właśnie tak, że jest spóźnione, ale nie tym razem. Teraz tak to ma wyglądać właśnie w zawodach, świetnie w locie. I piękny, daleki skok. Ile to było metrów, proszę państwa? Było to metrów 252,5. Bardzo ładny trening. Dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi na koniec sezonu. Lecimy z planicą K200 już bez przedłużania. Ostatnie dwa konkursy w tym sezonie. Będzie chwila przerwy od Ski Jumping 2022 pewnie, ale niedługa, bo chciałbym jeszcze do wiosny jakoś zrobić setny odcinek. Tego. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczmy sobie kawałek animacji planicy. Skorzystajmy z tej opcji. No warunki nie są takie super. Widzimy śnieg, mgła. Ale na szczęście kibice tutaj rozgrzewają tą atmosferę. Okej. Okay. Aha, no tak. Zobaczmy sobie może skok jednego zawodnika na rozgrzeweczkę na ten koniec sezonu. Bo rzadko sobie patrzymy, jak to wygląda. Pewnie skoczy krótko, wolałbym oglądać jakiegoś tam lepszego zawodnika. Czy będzie do punktu konstrukcyjnego? Nawet nie do punktu konstrukcyjnego, ale był telemark. Dobra, lecimy z tymi zawodami. No niestety, wiatr mamy w plecy, 69 numerek startowy. Walczymy o pierwsze miejsce w Pucharze Świata. Czy się uda to zrobić? Mam nadzieję. Nawet niezłe wyjście z progu. Kwalifikacje, jest ta wysokość, będzie na pewno za zieloną linię. I to daleko, i to bardzo daleko za zieloną linię, skok w świetnym stylu. Rekord oczywiście skoczni, bo tu były rekordy skoczni zresetowane. Plus 2,3 za wiatr, oczywiście tutaj będzie pierwsze miejsce. Ej, co jest? Czemu on ma taki sam strój jak ja? Prawie, prawie czy taki sam? Inne ma... Nie, no taki sam strój jak... Ja mam praktycznie, ale odgapiasz. No ale zobaczmy sobie jego skok. No i jest bliżej, jest na szczęście bliżej. Także będziemy na prowadzeniu tutaj na pewno. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego on ma taki sam strój? Ryoyu Kobayashi, patrzcie jak odgapił. Wszystko odgapił chłop. Ja mu dam odgapianie. Niedługo se zmienię kombinezon i tyle z tego będzie. Dobra, lecimy z pierwszą serią konkursu. Tutaj ten skok już sobie myślę będziemy mogli pominąć, bo będzie krótki. O, jest wiatr pod narty, o to chodzi. Martwię się trochę o wyjście z progu, ale miejmy nadzieję, że będzie dobry skok. 97% depchnięcie od belki i oby było jak najlepsze wyjście z progu, Bart.
No jest nieźle, jak na mnie jest nieźle, niestety nie na zielonym, ale może być, są warunki do latania, będzie chyba rekord skoczni. I daleko za zieloną linię, 252,5 metra, to jest właśnie nowy rekord tej skoczni i miejmy nadzieję, że w drugiej serii uda się go jeszcze pobić. Dobra, powtórkę sobie jeszcze jakąś potem zobaczymy. 252 metry na planicy, dobry skok. A teraz to nie wiem dlaczego. No dobra, zobaczmy sobie skok Ryoyu Kobayashiego, który ma taki sam kombinezon, właściwie nie wiem czemu mi teraz go pokazuje, ale zobaczmy, zobaczmy, rywalizacja z Ryoyu Kobayashi. Czy będzie bliżej, czy będzie krócej? Oj, bardzo dobry skok Ryoyu Kobayashiego. Ile to było metrów? Ja skoczyłem 252,5, 244,5, także spoko, spoko. Wygrywamy, minus 19,8 za wiatr, dopiero piąte miejsce Ryoyu Kobayashi. Miejmy nadzieję, że dam radę jeszcze tutaj awansować na pierwsze miejsce w Pucharze Świata, ale też musi być Ryoyu Kobayashi jak najdalej w generalce. No i finałowy skok w tym konkursie, ale tutaj ma Dominik, Peter, wiatr pod narty. Ja też mam wiatr pod narty, na szczęście. Oj, odepchnięcie od belki 81%, ostatni skok w tym konkursie, aby było dobre wybicie. No i deklasujemy rywali. O nie! Troszkę za wczesne, ale troszkę spanikowałem. Ale powinno być dobrze, powinno być daleko za zieloną linię. Bart, leć! Dobry skok, na szczęście to był dobry skok, co prawda nierekordowy, ale mi to wystarczy. 243 metry. No i wygrywamy, wygrywamy widzowie. Wygrywamy puchar, nie puchar świata, tylko te zawody, puchar świata to się okaże. Zobaczmy podium, Ryoyu Kobayashi na szczęście gdzieś daleko. Także nie zyska zbyt wiele punktów. Zobaczmy jeszcze tutaj generalkę, jak to wygląda. 62 punkty nam brakuje, no to naprawdę będzie walka, jakoś na farcie może to wygram, ale nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. No i to już przedostatnia nagroda w tym sezonie, zobaczmy jak to będzie. Level? Wpadnie już? Jeszcze nie. Jest 12 diamentów w puli. Wezmę sobie z lewej strony, jeszcze dzisiaj lewej strony nie było. No, pieniążki, niech będzie. No i drodzy widzowie, stało się. Ostatnie zawody w Pucharze Świata. Mam szansę wygrać ten Puchar Świata, jeżeli Ryoyu Kobayashi będzie gdzieś daleko, a ja będę skakał dobrze. Planica K200. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na ostatni konkurs. Jak tam z pogodą? Mam nadzieję, że będzie słoneczko i wiatr pod narty. Czy tak będzie? No i właśnie o to chodzi. Jest słoneczko, jeszcze tylko wiatr pod narty potrzebujemy i życzenie zostanie spełnione. No niestety mamy tutaj wiatr w plecy, ale może się to zmieni. O, już się to zmieniło. Dobra. Co prawda to nie jest jakiś mocny wiatr pod narty. Musimy oddawać po prostu dobre tutaj skoki. I tyle. Zobaczmy, czy będzie dobre wyjście z progu. Troszkę za wczesne, ale kwalifikacje, okej. Nieważne. Kwalifikacje mogą być troszkę zepsute. Jest i tak za zieloną linię. I zobaczmy, ile to było metrów. Metrów to było 244,5. Może być ten skok oczywiście. Tutaj zobaczymy sobie skok Ryoyu Kobayashiego oczywiście w kwalifikacjach. Jak on się tu spisze? Miejmy nadzieję, że będzie blisko. Ryoyu Kobayashi naprawdę tu w formie jest i odgapia w dodatku strój ode mnie. To mi się nie podoba. I kurczę, chyba dalej ode mnie. Ryoyu Kobayashi, gdzie on zaleciał? Naprawdę publiczność szaleje. 249,5 metra. Także Ryoyu Kobayashi wyprzedza mnie w kwalifikacjach. No nieprawdopodobne. Co tu? O nie! Za wiatr. Miał mocny wiatr pod narty i dopiero piąte miejsce. Tak jest, Ryoyu Kobayashi. Ha, ha, ha. Że tak powiem. No także wygrywam, Ryoyu daleko. Ale teraz bardzo ważne zawody. Pierwsza seria konkursu. Mamy tutaj, widzę, mocny wiatr pod narty. Czy na mój skok też taki będzie? Jest, na szczęście. No i to jest przedostatni skok w tym sezonie. Zobaczmy skok Barta. Czy dam radę jeszcze wyprzedzić Ryoyu Kobayashiego? Dużo zależy od tego skoku. Ładne wybicie nawet. Jest ta wysokość trochę niespokojnie w locie, ale staram się to stabilizować i będzie dosyć daleki skok. Bardzo ładny skok. Okolice 250 metra. Ile to było? 250 równe metrów. Także ładnie tutaj wycelowałem. Zobaczmy sobie powtóreczkę. I zaraz zobaczymy skok Ryoyu Kobayashiego. Czy da radę przeskoczyć ten 250 metr? To się wszystko okaże.
Do rekordu jeszcze trochę brakło. No i dobra, zobaczmy sobie ten skok Ryoyu Kobayashiego. Też ma wiatr pod narty, potrzebuje 256 metrów, aby objąć prowadzenie. To jest naprawdę, naprawdę daleko. No jest w stanie to zrobić, Ryoyu Kobayashi jest bardzo dobrym zawodnikiem. No i zobaczmy, jak daleko będzie. Bliżej, dużo bliżej, proszę Państwa, Ryoyu Kobayashi psuje swój skok i skacze przed punkt HS nawet, 226 metrów. Co to miało znaczyć? To teraz tylko oddać dobry skok. I tak drugie miejsce, ale miał warunki. Patrzcie, jakie miał warunki, plus 14 punktów dodanych. Ajajaj, tutaj walka z warunkami troszeczkę. Czyli na drugim miejscu jednak. Myślałem, że będzie dalej Ryoyu Kobayashi. Musi być jak najdalej, żeby jak najmniej punktów miał. Ajajaj. Jak będzie drugi, to chyba nie wygram. Jak będzie trzeci, to już chyba wygram. Bardzo słaby wiatr, troszeczkę tylko pod narty. 93% zepchnięcia od belki, ostatni skok w tym sezonie. Oby był jak najlepszy. Zobaczmy go. Nie, dobrze, tak, idealne wyjście z progu. Już myślałem, że za późno, ale jest to idealne wyjście z progu. Bardzo spokojnie w locie. Bardzo, bardzo daleko za zieloną linią. Spóźnione lądowanie, proszę Państwa. Tego się nikt nie spodziewał. Upadek na koniec sezonu, tylko nie to. No, skoki są nieprzewidywalne, tym bardziej Ski Jumping 2022. Ale spójrzcie, jak daleki skok przy tych warunkach. To naprawdę był bardzo dobry skok. Nie wierzę. Teraz wszystko zależy od Ryoyu Kobayashiego. Kurczę, które będzie miejsce z upadkiem? Dobra, jest pierwsze miejsce. Czy Ryoyu Kobayashi nas tutaj wyprzedzi? Oby też zepsuł swój skok. Bart i gry tutaj kontuzja, ale jest koniec sezonu, więc nie wiem, czy ona zostanie, czy nie. A nie, już nie będziemy widzieć skoku Ryoyu Kobayashiego, także wygrywamy, ale niestety Ryoyu na drugim miejscu. To jest teraz pytanie. Czy go wyprzedzę w generalce? Chyba nie. Pierwsze miejsce, wygrywamy zawody w Planicy. I uwaga, generalka, chwila prawdy. Przegrywamy chyba. O nie, 42 punkty aż przegrywamy. No, myślałem, że będzie lepiej. Gdyby Ryoyu Kobayashi był gdzieś dużo dalej, to byłaby szansa, żebyśmy wygrali, a tak to... Niestety drugie miejsce w tym sezonie w Pucharze Świata, także nie jest tak łatwo jeszcze czasami wygrać. No i jeszcze celebrujmy tą chwilę, chociaż nie za bardzo, dobrze, nie Karl Geiger, ale dwaj moi najwięksi wrogowie tutaj naprzeciwko. Dobra, lecimy. Kontuzja plus 22% niestety, prawdopodobnie teraz spadnie level, tak? I będzie podsumowanie sezonu. Tak, mamy podsumowanie sezonu, także możecie sobie zobaczyć. Tak to wygląda. Drugie miejsce Puchar Świata, Puchar Kontynentalny pierwsze, czterech skoczni pierwsze i Nurler trzecie. Sezon wcale nie tak dobry, jakby się mogło wydawać. Dodajemy sobie gwiazdkę do prędkości najazdu może. I zobaczmy, jak to będzie z kontuzją wyglądać na sezonie. Na szczęście kontuzji nie mamy. No i teraz będzie chwilę przerwy od Ski Jumping 2021 pewnie, takie info. A potem powrócimy dalej. Nie będzie długa ta przerwa. Bierzemy ostatnią nagrodę w tym sezonie. Byle które, bo pula słaba, także nie wylosujemy tu raczej nic dobrego. O, pieniążki to lepsze niż hantelki. No i dzięki za ten sezon. Dzięki za oglądanie. Zapraszam nowe osoby do zostawienia subika. Zapraszam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. Na pewno będzie więcej. No i do usłyszenia do kolejnego sezonu.